Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, słuchajcie, ciekawe w co gra ten młody człowiek. No tak, w co on może grać? No pewnie tak, to są też Simsy. Tylko tak się zastanawiam, która to była część. Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzach. Wydaje mi się, że to jest Sims, że to są Simsy 1 albo 2. Trójka na pewno to nie jest. Obstawiam, że to może być dwójka. Ale głowy nie dam. Chociaż z drugiej strony też jedynka, no bo patrzę. Nie, to musi być chyba jedynka. Tak patrzę tutaj na te menu, to wydaje mi się, że to może być jedynka jednak. Goddammit, dobra. Nieważne, mniejsza z tym. Wracając jednak do zabawy, do naszego tutaj świata. Naszych dzieciaczków tutaj, zaraz zobaczmy sobie. Jeden jest w końcu oczywiście, drugi jest przy komputerze, już gra, już ćwiczy, już... Tak, będzie za gamerem, będzie nagrywał filmiki na YouTube. Oczywiście, że tak. Tutaj mama z kolei widzę, że będzie malować, tak? Tak, będzie malować. Potrzebne pieniądzory, są pieniądzory, potrzebujemy hajs, hajs się musi zgadzać. Mamy na razie 48 milionów, troszeczkę za mało. Teoretycznie chciałem właśnie dzisiaj na wstępie od razu zacząć już szukać kolejnego faceta. Kolejnego partnera, że tak powiem, do... do kolekcji? Dobrze, nie wiem jak to nazwać, nie mam pojęcia, a właściwie do zadania, tak? O, do zadania, nie do kolekcji, do zadania. Kolejnego partnera do zadania, żeby wykonać zadanie, tak jest. Okej. Okay. Kazimierz miał urodziny, ależ ten czas leci, wow, jak fajnie. Okej. Okay. Zobaczmy tutaj. Kazimierz ma urodziny. Czyli zróbmy tak, że postarzymy chłopaka. Gdzie to jest postaż? Postaż, więcej opcji. Postaż. Dan, 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 dan. O, w kaloszach wyszedł. God damn it. Dobra, wybieramy cechę. Dusza towarzystwa, fenomen artystyczny, mały geniusz. Fenomen artystyczny. Teraz cecha. Wesoły, głupek, aktywny, żarłok, gorąca głowa. Znawca sztuki? Znowu chłopak był, no to dobra, niech będzie to, niech ten chłopak będzie może... szalony. O, szalony niech będzie. Dobra. Kazimierz Babies. Zobaczmy, co z tym Kazimierzem. On jest głodny, ale na pewno ma zadanie do odrobienia, co nie? No pewnie, że tak, odrabia lekcje. Żeby go postarzyć, potrzebujemy przede wszystkim też mieć... możemy go wcześniej postarzyć, jeszcze będzie miał oceny celujące, wzorowe, zachowanie i tak dalej, wiecie, sami. Okej, okay, tu są odrobione lekcje, tu też. Ten właściwie mógłby skończyć się bawić. Mógłby coś zjeść ewentualnie. Coś na szybko, płatki zbożowe. Dobra, tu go wyślemy, niech weźmie prysznic. Później może się zająć sobą. Ten z kolei musi się nauczyć. Więc niech się uczy. Później może zjeść sobie płatki, że tak powiem. Tak, oczywiście płatki będą najlepsze. Jakoż nie potrafią gotować, a matka jakoś tak nie ma chęci, jak widać. Ani zapału do tego, żeby nakarmić swoje dzieci. No to cóż poradzę. No cóż poradzić, no. Zaczekajcie, on tutaj będzie sobie jadł. I właściwie... aha, i później może ewentualnie jeszcze troszeczkę... się pobawić, no to dajmy mu, że będzie grał Simowie na zawsze. A żeby w ogóle, no właśnie. Drugi poziom jakiejś konkretnej umiejętności. Ćwicz pisanie na klawiaturze, o. Też umiejętność, też będzie to brane pod uwagę. Czekajcie, ona musiałaby właściwie nie rozmawiać z nimi. Nie o to chodzi. Namaluj obraz, potrzebuję pieniądzorów. Przynajmniej jeszcze jeden obraz. Tutaj przyszedł zest Johnny, ale zest Johnny jest już ojcem jednego z nich. Nie pamiętam którego już nawet. Chyba tego Kazimierza, tyle co kojarzę, ale... głowy nie dam. Dobra, maluj kobieto ten obraz. Sprzedaj go jak najdrożej, najlepiej żeby to było arcydzieło. To wtedy nam się coś zwróci. No a patrząc po tym obrazie, no jest szansa, jakaś szansa jest na to, że będzie to... arcydzieło, że to będzie jednak ten, o, ten droższy obrazek, który będę mógł sprzedać, będę miał pewność, że za ile go sprzedajemy? 800 opraw płótno. Mówiliście, że jak oprawię w płótno, to dostanę więcej.
ale nie widzę różnicy. Kompletnie nie widzę różnicy, czy sprzedaję go w oprawie, czy bez oprawy. Dobra, zdolności jakieś motoryczne zdobył. Kazik zdobył. Jedną umiejętność, jaką masz umiejętność? Motoryczną. Aha, dobra, okej. Czekajcie, matkę musimy znaleźć. Ona już idzie spać? Za wcześnie. Zjedz sobie obiad, spaghetti. No i teoretycznie przydałoby się tak naprawdę znaleźć jakiegoś faceta znowu. Żeby znowu zaszła w ciążę, bo chyba teraz w ciąży nie jest niestety. Więc trzeba by kogoś tutaj podłapać. Na już, na teraz, na szybko. Okej. Ale jest zbyt zmęczona, więc wyślemy ją do łóżka faktycznie, niech się prześpi. Niech wypocznie. Czekajcie, który to jest? To jest ten. Jeruna, mam za dużo dzieci. Przydałaby się jakaś dziewczynka w ogóle. A właśnie, odnośnie dziewczynki mówiliście, że tutaj kolor ma znaczenie. Słuchajcie, na razie same kołyski wyskakują, z tych kołysek zielonych wyskakują mi sami chłopcy. Może macie rację, zaraz to sprawdzimy. Także na razie umieszczę to w wyposażeniu. I teraz tak, weźmy sobie tutaj pokój dla dziecka, łóżko, kołyska. I teraz tak, są różne kolory teraz, tak? Zieloną mieliśmy i zielona wyszło, że sami chłopcy wychodzą. Wydaje mi się, że to pod niebieski powinno być. No ale dobra. Jest jeszcze żółte i różowe. Weźmy sobie teraz różową, bo różowa mi się kojarzy od razu z dziewczynką. A ja potrzebuję dziewczynkę, która w razie czego zastąpi mamę, tak? Jeżeli mama już będzie seniorką i nie będzie mogła rodzić, to musimy mieć już gdzieś tam jakąś córkę, która będzie w razie czego mogła przejąć pałeczkę, przejąć tą inicjatywę i kontynuować nasze zadanie, że nasze zadanie nie zakończy się za chwilę i okaże się, o Paweł, właściwie to nie masz córki, nie ma kto kontynuować, facet nie może rodzić, masz samych synów, no i co teraz? No przelipa, no wtedy byłaby przelipa. Ja pozmywam naczynia, żeby tutaj nie musieli się męczyć. Okej. Drugi poziom umiejętności motorycznych, zobaczmy sobie. Dobra, zadanie teraz jeszcze domowe, nie odrobiłeś? Nie odrobił pracy domowej? Odrabiaj lekcje, chłopie, masz odrabiać lekcje najpierw. Skończ to. Poodrabiaj lekcje. Jak poodrabiasz lekcje, to właściwie mógłbyś pograć sobie w Simowie na zawsze. Blick Block to taka gra, która może jest mniej ciekawa, ale Simsy czemu by nie, jak najbardziej ciekawy tytuł. Dobra. Co z tą matką? Matka by poszła może spać, co? Jak tylko zje. Świetnie, zostaw najlepiej brudne naczynie tutaj. Idealne rozwiązanie, naprawdę, świetnie. Co, on teraz będzie grał w gry, tak? Okej. Jak skończysz grać, to możesz zjeść sobie płatki. Później pewnikiem będzie toaleta potrzebna. A później to nie mam żadnego pojęcia. Ten już też śpi, wszyscy śpią. No ładnie. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego Paweł nie ma sławek na uszach, to wynika to z tego, że czeka na kuriera. No i tak naprawdę nie wiem, czy on będzie pukał, czy będzie dzwonił, więc jak założę sławki, to automatycznie będę słyszał, co się dzieje. Stąd, no niestety, ale muszę mieć zdjęte sławki. Na szczęście gra, jaką są Simsy, nie ma takiej potrzeby tutaj, aby mieć te sławki na uszach, więc się tutaj tak naprawdę nie dzieje, co bym musiał usłyszeć. Brakuje mi jednak jednej rzeczy. Brakuje mi tej muzyki, którą zawsze słucham w trakcie gry. Czekajcie. Ona się tu wyśpi w takim razie. Mamy 1600 simileonów. Zastanawiam się, czy już coś udekorować. Nie, może inaczej. Najpierw zrobimy tak, że zajdziemy w tą ciążę. Tu jest jedno łóżko, tu jest drugie łóżko, okej. Jeszcze dwójkę dzieci mogę zmieścić. Jeszcze dwójkę dzieci mogę mieć. Więc trzymajcie kciuki, że będzie to dziewczynka tym razem. Albo ciąża mnoga. No to byłoby super, jakiś duecik, dwojaczki, trojaczki i tak dalej. Też byłoby fajnie. Jak tylko zajdzie w ciążę, to zaczniemy coś tutaj zdobywać, jakieś pieniądze. Znowu poprzez malowanie. Jeżeli chodzi o malowanie, zobaczmy, tu mamy 9 poziom. Więc jeszcze trochę i właściwie będziemy mieli możliwość malowania samych fajnych rzeczy. Samych drogocennych rzeczy. A co za tym idzie, myślę, że ta mama zdąży
zarobić tyle, aby obrobić całe mieszkanie, zrobić go tak, żeby wyglądało i funkcjonowało tak jak mi się marzy. No ale to zobaczymy. Dobra, wracając do tej matki. Jest w ogóle godzina 22, więc teoretycznie nawet jak ona wstanie teraz, to nie znajdzie żadnego faceta. Chyba że na ulicy ktoś będzie przechodził, no to... i wyhaczy jakiegoś samca alfa. Dobra, zajmiemy się może Kazimierzem w takim razie, bo... masakra. Czekajcie, dobra, niech on zerzy. Co on tam? Opowiedz sobie historię. Aha, bo on jest tym. On jest wariatem przecież. Ja mu dałem taką cechę wariat, nie? Świrus, po prostu mówiąc wprost. Skorzystaj, ja ci pozmywam to, chłopie, żebyś się nie męczył. Pozmywam za ciebie te naczynia. Okej. Ja myślę, że nawet mógłby zjeść jeszcze na szybko chipsy. Boże, coś mi zostanie wziął na chipsy. Nie wiem, czy wiecie, ale... nie wiem, czy wam to mówiłem, chyba jeszcze nie. A coś mi wziął na chipsy tak praktycznie co drugi dzień, maksymalnie co drugi dzień. Muszę sobie zjeść paczkę chipsów. Nie wiem, czy to brakuje mi po prostu jakiś tłuszcz, czy trochę chemii mi brakuje. Nie mam żadnego pojęcia, ale... no, wciągam to niesamowicie. Lepiej niż w kartofle wchodzi. A zresztą, kto wie... zresztą to jest właściwie normalna sprawa, tak? Jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o słodycze, jakieś tam łakocie, nie łakocie, no to zawsze jest tak, że one lepiej wchodzą niż kartofle, niż normalny obiad. Taka jest prawda. Tak było, jest i będzie. Coś, co nam smakuje znacznie chętniej i szybciej wciągniemy, niż gdybyśmy mieli jeść, nie wiem, jakiś normalny obiad typu kalafior, ziemniaki i coś tam jeszcze. Na przykład jajko na twardo. Goddammit. Dobra. Żyjcie co trzeba. Mama niech wstaje, niech się ogarnie. Jest druga, prawie trzecia w nocy, więc za chwilę będzie mogła ruszać na łowy. Zaraz wyruszymy nią na łowy. Niech sobie tylko coś zjeszcze na szybko może. Jogurt, pewnie, że tak. Musisz dbać o linię, kobieta. Niech sobie zmieni strój na codzienny. Dobra. Co to się stało? Idź do szkoły? Nie, myślałam, że... wyzywaj. No wiecie co? Pójdzie teraz, będzie wyzywał misia. Biednego, niewinnego misia dinozaura. Ale cóż. Niech robi co chce. Co on tam znowu wymyślił? Nie rozmawiaj z tym synem, co ty? Nie ma czasu na gadki szmatki. Zjedz co masz zjeść. O, ładnie, że umyjesz. Wyczyść może przy okazji blat. Bo jest upierdzielony niesamowicie. Świetnie. Teraz jest godzina czwarta, prawie piąta. Zobaczmy, czy ktoś chodzi na ulicy. Tadadam, pusto. Same jakieś ptaki latają. Nietoperze i inne dziwactwa. No dobra. To nieciekawie, nie mam w takim razie jak iść na łowy. Namaluję może obraz abstrakcyjny, proszę bardzo. Zainspirowana jest, no to świetnie. Jest ogromna szansa wobec tego na to, żeby namalowała coś bardziej konkretnego, coś bardziej drogocennego. Więc jestem za tym, żeby skorzystać z tego, że jest zainspirowana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dawaj, śmiało, maluj to, dziewczyno, już, teraz. Znając życie, jak to... no właśnie, jak ona to sprzeda, to zmieni się jej nastrój. Jeszcze nie zmienił się, więc niech maluje następny obraz. Jest godzina siódma, więc za chwilę, jak skończy ten malowanie tego obrazu, to wyślemy ją na... poszukiwania faceta. W ogóle jest niedziela, więc te dzieci właściwie nie mają co ze sobą teraz zrobić. Normalnie by poszły do szkoły. No a tak to co? Tak to nico. A tak to nico. Dobra, chłopie, przyjdź tutaj. Usiądź. Zaproś, rób głupie miny. Baw się w udawanie. Dobra, niech się dzieci bawią. Okej. O, jakieś tam umiejętności społeczne zdobyli. Przy okazji. Dobra. Co ona tam maluje, to nie wiem. Okej, namalowała się świetnie. Sprzedaj. Idealnie. I teraz co? I teraz idziemy na łowy. Zobaczmy, czy ktoś tu w pobliżu jest.
Czekaj. A nie, to już idzie ten. Nie chcę tego samego. Nie mogę brać tych samych mężczyzn. O, patrzcie! Brązowy pan idzie. Czarnoskóry pan. Weźmy tego pana. Coś innego będzie, zobaczymy. Kolorowe dzieci będę miał. What the hell? Czekajcie, zaproponuj szalony plan. Podziel się pomysłami, proszę bardzo. Rozmawiam o gotowaniu. Co tam jeszcze? Coś normalnego na razie, żeby się nie... Plotkuj, o, żeby się nie przestraszył chłopak. Poznaj, nie, pożegnaj, też nie. O rany. Rozmawiam o gotowaniu, rozmawiam o majsterkowaniu. Teoria kolorów. Dobra, jest na razie na żółto, jest zawstydzony. Trzeba coś zrobić, żeby nie był zawstydzony, czekajcie. Zaproponuj szalony plan, aha. Nie, czekajcie, żeby nie był zawstydzony, co zrobić? Bo jest teraz zawstydzony, tutaj nie mam żadnej... O, kurczę. Zapytaj, jak minął dzień. Musimy coś zrobić, żeby chłopak nie był taki zawstydzony. Omawia estetykę na przykład. Podziel się pomysłami. Niewiarygodna historia. Bo ona jest pewna siebie, a on jest zawstydzony w tym momencie, wiecie? Co ty robisz? Pożegnaj. Nie wiem, kogo żegnasz. Mniejsza z tym. Ale tego Eryka musisz przytrzymać tutaj, czekaj. Obejmij, o. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Dobra, jest ok. Nie zdenerwował się. Zaproś do patrzenia chmury. Mówiliście, że to podobno działa. Szybciej im leci. Jezus Maria, ale czujecie to? Zaproś do patrzenia chmury. Jak patrzycie chmury z kimś, to faktycznie ta relacja będzie lepsza. Tylko słuchajcie, nigdy, absolutnie przenigdy, nie kładźcie się na środku jezdni. To może być głupi pomysł. Może być naprawdę głupi pomysł. Oh my god. Dobra. Przyspieszmy. Czekajcie, co on może zrobić? Zapytaj jak minął dzień na przykład o... ożywiona rozmowa. Co tu jeszcze? Romantyczny już dajmy, flirtuj. Dobra. Co mu się tam dzieje? Czemu jest na czerwono? Do toalety musi iść. Załatw się gniewnie. O, holender, jasna. Co taki rozgniewany? Zaraz zobaczymy, co tu się stanie. Okej, więcej. Romantyczne. Gadka na podryw. Więcej. Romantyczne. Wyznaj zauroczenie. Nie, Jezus Maria, dam wyznaj zauroczenie. No dobra, niech będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W końcu tylko zauroczenie, nie? No to co tam? Dobra, czekajcie. Uwodzicielska poza. Co tu jeszcze możemy zrobić romantycznie? Ucałuj dłonie. Będzie bardzo dziwne. Zapytaj o życie. Pierwszy pocałunek. O właśnie, pierwszy pocałunek jest najważniejszy. Dobra. Że byłby już pierwszy pocałunek chyba, nie? Pocałuj teraz, o właśnie. Flirtuj, proszę bardzo. Sprośny dowcip, też jak najbardziej. A teraz romantyczne. Więcej, co tam? Co to się dzieje? Czemu nie mogę tutaj zaproponować? Postaraj się o dziecko, co to jest? Dlaczego? Jeszcze raz flirtuj. Trzymaj za ręce. Czy to było poślij? Pochwal wygląd. Gorąca pogawędka. O kurczę. Poproszę o zostanie chłopakiem. Nie, to za dużo. Nie, za wcześnie, żeby został moim chłopakiem. Nie, absolutnie. Pocałuj jeszcze raz. Szepcz wodzicielsko. Jakiś trudny jest, nie wiem, co on taki. Co on taki niedostępny, ten chłopak? Co tam jeszcze? Pocałuj, co tu zapytaj, czy jest w związku? A co mnie to interesuje, czy jest w związku? Ja pierdzielę. Trzymaj za ręce.
Pocałunek z pasją, o. Nie, patrzcie, zaraz będę miał na fulla, nie mogę zrobić... Nieprzemijająca miłość, nieprzemijająca miłość, o, wyznaj jej to, znaczy jemu, Jezus Maria. Poślij pocałunek. Pogłaś po policzku, no popatrzcie, no, przecież oni są... przezakochani. A tymczasem ja nie mogę jeszcze poprosić go o to, żeby mi zrobił dziecko, no goddammit. Czy to jest normalne? Za dużo dzieci mam chyba, wiecie? Tam jest jakieś ograniczenie zawsze. Wyznaj zauroczenie, wyznaj przemiec wręcz róża na przykład. Tada, róża for you. Goddammit, no chyba muszę wziąć, poprosić, zostanie chłopakiem, no bo nie widzę innego wyjścia. Niech zostanie moim chłopakiem, o. Zobaczymy. Jesteś? Jesteś, super. Został chłopakiem. O, dobra. Kuś. O rany, on ma współmałżonka jakiegoś ma. On z kimś jest po prostu. Goddammit, on musi iść już. Nieprawda, nie musisz nigdzie iść. Czekajcie. W związku małżeńskim jest. No to będzie bardzo trudna sprawa. Przekonaj do porzucenia małżonka, poślij pocałunek. No to będzie ciężka sprawa. Kto to jest? Jan Dąbrowski. Aha, i myśmy tam kiedyś zaczynali właśnie z tym człowieczkiem. Chyba że znajdziemy sobie kogoś innego. Kto to jest? Wojciech Piętka. Flirciarskie zapoznanie. O, czekajcie, dobra. Nie, no, zapoznaj się z nim. Hejżeś jest. Chodź, chodź. Uwodzicielska poza. Poślij pocałunek. Uwodzicielska poza. A ten, patrzcie jak ten, on nie tak jest, nie może, on jest seniorem, raz, że jest seniorem, a dwa, w ogóle jest w związku z kimś tam, no to wiecie, to tak dla mnie problematyczne to będzie. Ucałuj dłonie, wyślij zauroczenie, co ty patrzysz tutaj? Spokojnie, dobrze, zaraz przyjdę do ciebie. Pierwszy pocałunek, o. A ten stoi i patrzy. Katka na podryw. Trzymaj za ręce. Kolejny chłopak? Czyżby? Pocałuj. Romantyczny. Chyba bym musiał wyjść za mąż. Coś tak czuję, że bym musiał wyjść za mąż, żeby teraz mieć kolejne dziecko. To jest bardzo problematyczna sprawa. To jest bardzo, ale to bardzo problematyczna sprawa. Zobaczmy w ogóle sobie tutaj, jak tutaj wyglądają relacje. Z Erikiem jest niestety już bardzo słabo. No ale mamy tutaj kolejnego kandydata, Wojciecha Piętkę, na męża. Poproś, zostanie chłopakiem, okej. Dobra, udało się. Zobaczmy tutaj. Romantyczne. Za mało przyjaźnisz się, pocałunek z pasją musi być w takim razie. O, goddammit. Wróć na parcelę, co ona, umrze teraz, czy nie? No jejciu, jest strasznie głodna. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Nie mam innego wyjścia. Nie mam innego wyjścia, muszę wziąć ślub chyba z tym gościem, bo niestety mam już dwoje nieślubnych dzieci. Potrzebuję jeszcze kolejne 97, tak? A nie, dwójkę mam, to 98. Jeszcze tylko 98 dzieciaczków. No więc kwestia taka, że muszę wziąć ślub. Niestety muszę wziąć ślub. No ale jakoś to będzie. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa!